Panie Adamie, pana zapytam o historię współpracy Janowa Podlaskiego i Niemiec, miast i miejscowości w Niemczech. 22 lata w tym roku stuknęło. Rzeczywiście, gmina Janów Podlaski ma liczne partnerstwa, w tym partnerstwa międzynarodowe. W 1995 rozpoczęło się jakby współpraca, taki zalążek współpracy z miastem Hohen-Neuendorf, miejscowości leżącej kilkanaście kilometrów od Berlina, jak również 10 lat później nawiązano współpracę z miastem iwanowskim, Iwanowo na Białorusi. I trzeba przyznać, że ta współpraca jest prężna, odbywa się w różnych dziedzinach, szczególnie jeżeli chodzi o wymianę władz samorządowych. Później nastąpiła wymiana młodzieży, która rokrocznie odbywała się naprzemiennie w kraju partnera. I od 2011 roku jakby narodził się pomysł wymiany seniorów, mianowicie podczas organizacji dożynek gminno-parafialnych w Janowie Podlaskim, podczas pobytu delegacji niemieckiej, kilkuosobowej. Społeczność niemiecka zauważyła rękodzieło ludowe i prace rękodzielnicze wystawiane w czasie dożynek. Bardzo to ich zainspirowało, zaciekawiło i okazało się, że jest jakby niewykorzystany potencjał współpracy. Narodziły się wspólne pasje, zainteresowania i postanowiono rozszerzyć tą wymianę, jaka do tej pory odbywała się wśród młodzieży, o wymianę seniorów. W związku z powyższym pierwsza taka wymiana nastąpiła, jak dobrze pamiętam, w roku 2013. Nasza delegacja, kilkunastoosobowa, bo to mniej więcej tak już umownie się przyjęło, że 12-osobowa delegacja. I trzeba przyznać, że ta współpraca naprawdę bardzo dobrze się układa. Niezależnie od tego, co się dzieje tam na górze, na szczeblu centralnym, to prawdziwe relacje jednak istnieją tu na dole, w społecznościach lokalnych. Dwa lata temu obchodziliśmy dwa okrągłe jubileusze, jubileusz 20-lecia współpracy niemiecko-polskiej oraz 10-lecia współpracy z miastem Iwanowo. Widzimy po twarzach tych ludzi, że przygotowany program bardzo ich usatysfakcjonował. Myślę, że mile spędzili tu czas i wierzę, że ta współpraca nadal będzie się utrzymywać i rozwijać. Pani Herto, dzisiaj spotykamy się w Janowie Podlaskim. W jaki sposób się pani tutaj znalazła? Jak wygląda współpraca Janowa i tej miejscowości pod Berlinem, w której pani mieszka? Już przed 22 lata spotykamy się tu i bardzo miło nam tu jest i bardzo chętnie wszyscy przyjadą. I ja z tym pastorem wszystko organizowałam się zawsze i ja musiałam zawsze tłumaczyć wszystko. Kto przyjeżdża od was tutaj do nas? Teraz grupa emerytuży. Dobrze? Emerytów. Tak, emerytów, tak. 12 osób z tego, co kojarzę. 12 osób jesteśmy i wszyscy są bardzo zadowoleni i są bardzo ciekawi, jak wszystko, co żeśmy przeżyli i tak wszędzie byliśmy, tam już nie pamiętam, że wszędzie w stajni i na zamku, w stajni, i damki, tak, i ginące zawody, tak. Gnojno. To już pełny program był, że już taka męczona jestem, że już nogi boją. No, dzisiaj się już z nami żegnacie. Tak czas tak szybko leciał, że już dzisiaj ostatni dzień musimy się pożegnać i jutro już do domu. Bardzo smutno jesteśmy. Wiem, że oprócz seniorów również przyjeżdża młodzież. Młodzi ludzie też przyjeżdżają. Tak, już no, co dwa lata zawsze tak przyjechali i też bardzo było i bardzo byli zadowoleni i bardzo było i na ostatnie płakali wszyscy nasze Niemcy i zakochali się, nie? Jak to jest w młodzieży? A niech mi pani powie, jeśli Polacy jadą do Niemiec, jak wy ich tam przyjmujecie? Co tam mają szansę zobaczyć? No w Berlinie jest dużo do zobaczenia, Brama Brandenburgska i no co jeszcze wszyscy, no, bardzo dużo. Bo stąd z Janowa Podlaskiego ludzie na wymianę jadą do was. Tak, przyjadą do nas, tak. I też tak mieszkają prywatnie u nas, tak w rodzinach i też jest bardzo... Pani gdzie tutaj w Polsce w Janowie Podlaskim mieszkała? U kogo? U pani Umelaniuk. Jak było? Bardzo dobrze. Ich już dużo znam, 22 lata. I już jesteśmy rodzina i ona o mnie ostatnio u mnie mieszkała. A jak polska kuchnia państwo smakuje? No, bardzo dobra, smacznie. Te zupy najsmaczniejsze są.
Coś do domu zostanie zabrane? Może smalec? Może ogórki kiszone? Ogórki i kupiłam tu ubranie. O, naprawdę? Wszystko proszę, tak. To jest to, to? To jest naprawdę, wszystko kupiłam. To jest to, co pani ma teraz na sobie, to jest tak. To, co pani kupiła w Jajie Podlaskiej. Tak, i to już przedtem dostałam od mojej koleżanki, że mieszkam. Nie? To jest... Czyli Niemcy ubierają się w Polsce. Tak jest. I po prostu ma taką, taki smak i taką dobrą modę i tak... Na domu nie mam czasu tak do domu towarzyszy chodzić, a tu miałam trochę czasu. Czy dużo ludzi w Niemczech chciałoby do Polski przyjechać na taką wymianę? Czy, jadą, czy jest chętnych? Jadą duży, duży jadą. Mamy duże takie, takie partnerstwy z Warszawie i z Berlin. Ma jeszcze dużo zmienianych Polaków. No bardzo, bo Polacy są bardzo gościnni, nie? I mi też. My też jesteśmy nie taki zły, jesteśmy taki bracie. Poznajemy się nawzajem. Tak. Nie będzie dużą, wielką tajemnicą, jeśli zdradzę, że państwo byli do pewnego okresu czasu mieszkańcami Polski, teraz jesteście mieszkańcami Niemiec. Tak jest. Tak się zgadza. Od 1988 roku. Gdzie żeście mieszkali i co złożyło się na to, żeście musieli wyjechać? No i jak wam się żyje w Niemczech? Gdzie tam mieszkać? Mieszkaliśmy w Siemianowicach Śląskich, koło Katowic. A wyjechaliśmy do Niemiec, no bo po prostu jakoś tak nam to familiarnie, to znaczy rodzinnie nam to odpowiadało, żeby tam się połączyć, bo tam siostra mieszkała już moja i rodzice właściwie przed nami wyjechali. Także połączyliśmy się, no i wyjechaliśmy do Berlina, do zachodniego Berlina. I tam teraz mieszkacie? Nie, mieszkaliśmy przez 15 lat w Berlinie Zachodnim, a później wyprowadziliśmy się właśnie do Hohenendorfu. No właśnie, to jest ta miejscowość, z którą Janów Podlaski nawiązał współpracę i od 22 lat bodajże już trwa wymiana. Co Niemcy myślą o Polsce, co Polacy myślą o Niemczech? A są różne oczywiście opinie o Polsce, są i bardzo dobre i no niezbyt, ale ta grupa, którą my tutaj reprezentujemy, nasze miasto Hohenendorf, ma bardzo dobre poglądy i naprawdę jest zadowolona, że ma taki ścisły kontakt z Janowem Podlaskim. Ta wizyta 2017 rok, co żeście zobaczyli, gdzie żeście byli, co najbardziej będziecie wspominać? No najbardziej będziemy wspominać to, co żeśmy dzisiaj widzieli, właśnie konie arabskie, hodowle koni. Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy na ten temat i to najbardziej zostanie nam w pamięci. Dużo ludzi z Niemiec chce przyjechać do Polski? Odwiedzić ten kraj? Owszem. Poznać? Tak, bardzo dużo i coraz więcej nawet uczy się języka polskiego. Plus. Bardzo duży plus. Mam nadzieję, że... Jeszcze jedną rzecz, którą żeśmy też tak dobrze zapamiętali, to jak zwiedzaliśmy zamek tutaj biskupów, tam na jednym z obrazów zauważyłem mojego przodka.